Dżagan do lodu. W polskiej kryminalistyce i w polskiej historii zapisał się jako narzędzie bardzo brutalnego przedwojennego morderstwa. Moi drodzy, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku naszego cyklu Dawno Temu. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, do tego, żebyście dzielili się wrażeniami i oczywiście do tego, abyście monitorowali, czy otrzymujecie w odpowiednim czasie powiadomienia dotyczące kolejnych premier na naszym kanale. Z pewnością zauważyliście tytuł dzisiejszego odcinka, który dotyczyć będzie jednej z najgłośniejszych, jeśli nie najgłośniejszej zbrodni Polski dwudziestolecia międzywojennego, która w arkanach spraw kryminalnych, w arkanach opisywanych przez szeroko rozumianą prasę przedwojenną oraz w wielu, wielu, wielu opracowaniach zwie się jako sprawa Rity Gorgonowej. Moi drodzy, sprawa Rity Gorgonowej wzbudza ogromne kontrowersje do dnia dzisiejszego, bo jak pokaże dzisiejszy odcinek, była to sprawa nie tyle prosta do rozwiązania przez prawników, bardzo prosta do rozwiązania przez opinię publiczną, co bardzo mocno też jej zaszkodziło, ale była to sprawa, która kilka lat temu odżyła jako ewenement, jeżeli chodzi o procesy sądowe, bowiem, no jak się okazuje, potomkinie Rity Gorgonowej chciały, aby ta sprawa znowu została przez sąd rozpatrzona. Do tego wszystkiego dojdziemy. Moi drodzy, jesteśmy w przedwojennej Polsce, jesteśmy w nocy z 30 na 31 grudnia 1931 roku. I wtedy to właśnie młodego Stasia, który był synem znanego lwowskiego architekta Henryka Zaręby, obudziło ujadanie psa. Zaniepokojony zawołał swoją siostrę, jednak ta, ku jego zdziwieniu, nie odpowiadała. Wtedy postanawia Stanisław osobiście sprawdzić, co się z jego młodszą siostrą dzieje. Gdy otwiera drzwi jej pokoju, widzi przerażającą scenę. Otóż jego 17-letnia siostra Lusia leży w kałuży krwi. Przeraźliwy krzyk chłopca miał obudzić resztę domowników w willi. Do pokoju wbiega ojciec Henryk Zaręba oraz jego kochanka Rita Gorgonowa, która jest oficjalnie w domu Zaręby zatrudniona jako guwernantka. Od razu na miejsce zostaje wezwany lekarz i przybywają również żandarmi. Po wstępnych oględzinach policja aresztuje Ritę Gorgonową, na którą to właśnie najsilniej miały wskazywać poszlaki ujawnione i odkryte przez żandarmów przebywających w willi. Rita Gorgonowa wedle śledczych miała mieć także motyw do zbrodni, a tymże motywem miała być kłótnia, która była bardzo zażarta pomiędzy nią a Lusią właśnie. Chociaż nie wszystkie dowody potwierdzały, że morderczynią była guwernantka, to właśnie ją postawiono przed sądem. I tak właśnie rozpoczyna się także jeden z najgłośniejszych procesów sądowych w przedwojennej Polsce. Moi drodzy, jeżeli chodzi o samą historię Rity Gorgon, to tak naprawdę nazywała się ona Emilia Margherita Ilić i urodziła się na terenie dzisiejszej Chorwacji w wiosce, malutkiej wiosce Oczestowo. Wychowywała ją matka, gdyż ojciec późniejszej Rity Gorgonowej zmarł przed jej narodzinami. W wieku 6 lat została oddana do sierocińca, który był prowadzony przez siostry białe, a znajdował się w Sarajewie. Kiedy wybucha I wojna światowa w roku 1914, zakonnice odesłały swoich podopiecznych do domów rodzinnych. Emilia, która już wtedy zwana była Ritą i to właśnie z pobytu w Sarajewie, to imię do niej przylgnęło, zamieszkała z matką oraz ojczymem na wyspie Zlarin,
położonej niedaleko chorwackiego Szyberniku. Tam poznaje Erwina Gorgona, który pełnił funkcję miejscowego telegrafisty w stacjonującej niedaleko jednostce wojskowej. W wieku lat 15 Rita Gorgon wychodzi za niego za mąż, urodziła z tego małżeństwa syna Erwina i wraz z mężem przeprowadza się do Lwowa, gdzie zamieszkuje wraz z teściami. No i moi drodzy, no właśnie w tym małżeństwie nie dzieje się za dobrze, bowiem w niedługim czasie po tym, kiedy powrócili, przeprowadzili się w zasadzie do Lwowa, Erwin przyznaje się Ricie, że miał romans i w wyniku tegoż romansu zaraził się bardzo wstydliwą, powiedzielibyśmy, chorobą, czyli syfilisem. Z powodu choroby wenerycznej postanawia opuścić rodzinę i wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obiecuje jednak żonie, że jak tylko wyzdrowieje i znajdzie pracę, wyśle jej pieniądze na bilet do Stanów Zjednoczonych, aby mogła do niego z malutkim synem Erwinem dołączyć. Natomiast trzeba powiedzieć, że po wyjeździe męża Ricie życie nie układa się za dobrze, ponieważ nie żyje w dobrych relacjach ze swoimi teściami. Zostaje przez nich oskarżona o niemoralne prowadzenie. Tak delikatnie byśmy to mogli określić. Niemoralne prowadzenie polegało głównie miało na tym, że Rita miała bardzo wielu przyjaciół płci męskiej, których bardzo chętnie przyjmowała w swoim domu. No i oczywiście przez jej teściów zostało to odczytane jako niemoralne prowadzenie. Ile w tym było prawdy? Wydaje się, że do dzisiaj tego nie poznamy. I przez tychże wspomnianych przeze mnie teściów zostaje wypędzona z domu. Pisze list do swojego męża, który przebywa w Stanach Zjednoczonych i pisze w nim bardzo gorzkie słowa. Gdy ojciec twój wpadł do pokoju z nożem i słowami, bym się wynosiła z jego domu, że nie mam czego tam szukać, odeszłam tak łzami zalana, że ledwie do drzwi trafiłam. Dramat tej kobiety, jak się okazuje, nie będzie jedynym wielkim dramatem jej późniejszego życia. Rita, która nie ma innego wyjścia za bardzo, zostawia syna z teściami, nie jest w stanie się nim opiekować. Od tej pory właśnie musi radzić sobie tylko i wyłącznie sama. Znajduje pracę w jednej ze lwowskich cukierni, której okazuje się, stałym bywalcem był wspomniany już przeze mnie na początku odcinka słynny lwowski architekt Henryk Zaremba. Bardzo szybko zaproponował on Ricie Gorgonowej posadę guwernantki w swoim domu oraz w swoim domku, dworku, moglibyśmy to tak delikatnie określić, w podlwowskich Brzuchowicach. Moi drodzy, już jak to w historiach romantycznych, po kilku miesiącach okazuje się, że pomiędzy Henrykiem Zarembą a Ritą Gorgonową wybucha płomienny romans i zostaje Rita Gorgonowa kochanką Henryka Zaremby. Uczestniczyła tym samym przy Henryku Zarembie w spotkaniach lokalnej lwowskiej socjety i bohemy w charakterze pani, gdyż tak była przedstawiana przez Henryka Zarembę, lub też bardzo odważnie, żony Henryka Zaremby. Ale pamiętać trzeba, że zarówno Henryk Zaremba, jak i Rita Gorgonowa byli wtedy w oficjalnych związkach małżeńskich. Żadne z nich nie wzięło rozwodu, więc przedstawianie swojej nowej towarzyszki życia jako swojej małżonki było dosyć kontrowersyjne, tak byśmy delikatnie to ujęli. Przejdźmy dalej, bowiem coraz więcej pytań i pretensji w tej kwestii miała zwłaszcza dorastająca córka Henryka Zaremby, która kłóciła się nieustannie z kochanką ojca i wreszcie zażądać miała, by ojciec skończył ten dramatyczny dla niej i dla jej brata romans. Wtedy to Rita zaszła z Henrykiem Zarembą w ciążę, w tym samym okresie. Urodziła im się córka, którą nazwali imieniem Romana. Narodziny przyrodniej siostry nie zmieniły stosunku wspomnianej już przeze mnie Lusi do macochy. Ciągłe awantury poskutkowały w pewnym momencie tym, że Henryk Zaremba z Ritą Gorgonową wysłali swoją córkę, czyli Lusię, na
nauki, które odbywały się za granicami Polski. Po powrocie dziewczynki sytuacja nie uległa w żadnym wypadku zmianie. Kłótnie i sprzeczki pomiędzy kobietami były na porządku dziennym. Coraz częściej Henryk stawał jednak po stronie córki, która postanowiła zająć się chociażby finansami rodziny, bo widziała, że Rita Gorgonowa miała trwonić majątek zgromadzony przez Henryka Zarembę. Gdy 30 grudnia 1931 roku Zaremba zasiadł do kolacji z rodziną, atmosfera miała być wtedy mocno napięta i wiemy to z zeznań chociażby Stasia, który był starszym synem Henryka Zaremby. W milczeniu zjeść mieli, uwaga, wiemy to z zeznań, pierogi z mięsem. Najszybciej skończyć miała Lusia, dla której wspólny posiłek z Ritą miał być istną katorgą. Po jakimś czasie śpiący w jadalni Staś wybudził się, słysząc skowyt psa, który dochodzić miał z pokoju Lusi. Jak później zeznał, zauważył, że obok bożonarodzeniowej choinki stoi jakaś postać w futrze, która po chwili otwiera drzwi i wybiega do ogrodu. Zaniepokoiło to oczywiście chłopca, myśląc, że siostra robi sobie z niego żarty, zaczął ją wołać. Nie uzyskać mógł od niej odpowiedzi, wszedł do pokoju i tam znalazł ciało. Znalazł bardzo brutalnie potraktowane ciało swojej młodszej siostry. Wezwana na miejsce żandarmeria od razu zaczęła przesłuchiwać wszystkich domowników. Staś powiedział wówczas, że widział właśnie osobę ubraną w futro, podobne do tego, które miała na sobie Rita Gorgonowa. Moi drodzy, 14-latek dodał, że podejrzewa Ritę, ponieważ w momencie odkrycia ciała siostry Gorgonowa zjawiła się w pokoju Lusi w białej koszuli nocnej pod futrem właśnie, a po przybyciu żandarmów przebrała się w żółtą koszulę. Jego zdaniem zrobiła to, ponieważ zauważyła ślady krwi na swoim własnym ubraniu. Opowiedział także o kłótniach pomiędzy kobietami i groźbach, jakie wykrzykiwała kochanka ojca wobec jego młodszej siostry. Po przeszukaniu całej posesji w Brzuchowicach i mieszkania odkryto w basenie, który znajdował się za domem, narzędzie zbrodni. I był to właśnie wspomniany przeze mnie na początku dżagan do lodu. Nie zauważono w domu żadnych śladów włamania czy odcisków butów na śniegu, poza tymi w ogrodzie, które prowadziły do basenu i które należeć miały do tajemniczej postaci w futrze. Moi drodzy, w drzwiach werandy spostrzeżono wybitą szybę, ale wokół nie było żadnych innych śladów wskazujących na włamanie. Zupełnie tak, jakby ta szyba miała zostać wybita od wewnątrz, od środka. Wprawdzie w pokoju zamordowanej było otwarte okno, jednak było ono zbyt małe, żeby ktoś mógł się przez nie przecisnąć w trakcie ucieczki. Na dodatek w piwnicy domu w Brzuchowicach znaleziono zakrwawioną chusteczkę, która należała do Rity Gorgonowej. Wobec tych wszystkich powyższych wymienionych przeze mnie ustaleń, policja podejrzewała, że zbrodni dokonać musiał ktoś z domowników będących w willi w Brzuchowicach. Choć nie było żadnych twardych dowodów. Dzięki zeznaniom Stasia już po kilku godzinach śledztwa ustalono, że główną podejrzaną tego morderstwa jest Rita Gorgonowa, a za główny motyw tej zbrodni potraktowano oczywiście osobistą zemstę. Co ciekawe, Henryk Zaremba został także przez śledczych potraktowany jako podejrzany i został osadzony w areszcie, jednakże jego zeznania spowodowały, że z tego aresztu po kilku dniach został wypuszczony. O zbrodni brzuchowickiej wkrótce zrobiło się bardzo głośno za sprawą nie tylko miejscowej i lokalnej prasy. Rozpoczynający się proces Rity Gorgonowej budził wiele skrajnych emocji. Opinia publiczna, która była kierowana licznymi artykułami, oczywiście te artykuły były nieprzychylne wobec Rity Gorgonowej, wydała wyrok na długo przed tym, jak wyrok został wydany na sali sądowej. Moi drodzy, proces, co tu dużo mówić, od początku miał charakter poszlakowy. Tak jak wspomniałem, nie było żadnego twardego dowodu mówiącego o tym, że tak to Rita Gorgonowa popełniła zbrodnię. Opinia publiczna domagała się procesu doraźnego, czyli w świetle terminologii prawniczej procesu ekspresowego. Najpopularniejszy wtedy tygodnik traktujący o sprawach kryminalnych, czyli Tajny Detektyw, dolewał cały czas oliwy do ognia,
i pytał na swoich łamach chociażby, czy Gorgonowa może okazać się niewinną. Oczywiście miało to też na celu zwielokrotnienie sprzedaży egzemplarzy tejże gazety. W niewinność Gorgonowej wierzyła chociażby znana ówczesna polska pisarka Irena Krzywicka, która próbowała pomóc Gorgonowej, pisząc reportaże sądowe powątpiewające w swoim charakterze w jej udział w zbrodni. Gorgonowa mogła także liczyć chociażby na wsparcie profesora Ludwika Hirschfelda, słynnego polskiego medyka, który do światowej medycyny wprowadził pojęcie oznaczenia grup krwi, wykorzystywane chociażby w badaniach kryminalnych na całym świecie. Obrona Rity Gorgonowej wskazywała, że zbrodnię mógł popełnić chłopiec z sąsiedztwa, który był z pochodzenia Ukraińcem i który miał kochać się w Lusi miłością platoniczną, no i próbowano tę zbrodnię powiązać także z gwałtem, który miał zostać dokonany na dziewczynce przed jej śmiercią. Jak wykazały późniejsze badania, no o gwałcie nie było żadnej mowy w świetle oczywiście badań lekarskich. Jednym z głównych obrońców Rity Gorgonowej był ówczesny celebryta świata adwokackiego, czyli Maurycy Axer. Wysunąć on także miał w pewnym momencie hipotezę, że zbrodni prawdopodobnie dokonał ogrodnik rodziny Zarembów, czyli niejaki Kamiński, który doskonale znał rozmieszczenie domu w Brzuchowicach, no i tym samym nie wzbudzał także żadnych podejrzeń. Nie przekonywało to wszystko jednak prokuratury oraz ławy przysięgłych, bo pamiętajmy, że w polskich sądach okresu dwudziestolecia międzywojennego istniał taki organ jak ława przysięgłych i o winie oskarżonych to w większości decydowała ona, czyli ta wspomniana przeze mnie ława przysięgłych. Na dodatek w źródłach, które stanowią chociażby notatki prokuratora, możemy przeczytać bardzo nieprzychylną opinię o Ricie Gorgonowej. Prokurator miał napisać w jednym ze zdań mało sympatyczna, natomiast w kolejnym jakby przyszła do sądu się kłócić. Ta osobista opinia prokuratora oczywiście bardzo wiele też wnosiła do sprawy. Aby udowodnić winę oskarżonej, prokuratura ściągnęła do sądu świadków, na przykład służące pracujące na przestrzeni lat u Zaręby. Zeznania kobiet były podobne do tych, które można było przeczytać chociażby w ówczesnych gazetach. W odpowiedzi Rita wybuchać miała wtedy śmiechem albo kompletnie milczeć, próbując pokazać, że wszystkie te opowieści są wyssane kompletnie z palca. Ostatniego dnia procesu Rity Gorgonowej jej obrońca, mecenas Maurycy Axer, wiedząc, jak trudno będzie przekonać nie tylko ławę przysięgłych, ale także opinię publiczną i dziennikarzy, w swoim przemówieniu próbował pokazać Ritę Gorgonową jako ofiarę całego zdarzenia i przede wszystkim jako ofiarę nagonki medialnej. Proces, który trwał zaledwie 16 dni, zakończył się skazaniem Rity Gorgonowej na śmierć przez powieszenie. Natomiast kilka tygodni później wyrok, no, który miał zostać wykonany, został odwieszony, został zmieniony, ponieważ okazało się, że kobieta, uwaga, jest w ciąży. W związku z tym, w świetle ówczesnego prawa, nie wolno było pozbawić jej życia, nie wolno było wykonać kary śmierci. Karę zatem zmieniono, co ciekawe, na karę 8 lat więzienia. Natomiast no nie obyło się to także bez kolejnego procesu sądowego, bowiem tenże proces odbył się w sądzie apelacyjnym w Krakowie i to ten sąd krakowski orzekł karę 8 lat więzienia dla Rity Gorgonowej. W więzieniu Gorgonowa urodziła córkę Ewę, której Henryk Zaręba nie uznał, dlatego dziewczynka otrzymała nazwisko po swojej matce. Rita nie odsiedziała oczywiście całego wyroku, bowiem z powodu wybuchu II wojny światowej wszyscy więźniowie w Polsce zostali objęci amnestią. Jest to swoją drogą temat bardzo ciekawy i inspirujący dla historyków, bowiem wydaje się być niezbadanym, co się stało z polskimi więźniami we wrześniu roku 1939. Ilu z nich chociażby złapało za broń, by walczyć z niemieckim i później sowieckim najeźdźcą? Jeżeli jesteście tego ciekawi, to pewnie ten temat zostanie przez nas poruszony. Co dalej, moi drodzy, działo się z Ritą Gorgonową? W każdym źródle historycznym dotyczącym tej postaci przeczytacie o dacie jej urodzenia, natomiast jeżeli chodzi o datę jej śmierci,
przeczytacie informację: zmarła po 1 września 1939 roku. Tak naprawdę nie wiemy, co się z nią stało. Rozpłynęła się niejako w powietrzu. Tak samo jak my, wydaje się, że jej rodzina nie wie, co się stało z Ritą Gorgonową. Istnieje wiele opinii na ten temat. Niektóre twierdzą, że przedostała się do Ameryki Południowej. Niektóre twierdzą, że przedostała się po wojnie na tak zwane ziemie odzyskane, na opolszczyznę, do Opola, gdzie prowadzić miała kiosk z pasmanterią. Nie wiemy dokładnie, co z Ritą Gorgonową się stało. Wiemy jedynie, że w 2014 roku o uznanie niewinności matki walczyła jej córka Ewa. I to właśnie w tymże roku wniosła wniosek do sądu o ponowne rozpatrzenie sprawy Rity Gorgonowej. Skontaktowała się nawet na początku lat 90. z żyjącą jeszcze wtedy Ireną Krzywicką, która to odpisała jej. Walczyliśmy wspólnie o uniewinnienie pani matki wraz z profesorem Hirschfeldem oraz adwokatami Axerem, Ettingerem i Woźniakowskim. Niestety na próżno. Głos kołtuństwa był silniejszy. Co się stało z pani matką, nie mam pojęcia. Moi drodzy, tajemnicza zbrodnia, tajemnicza postać, postać, która wzbudzała ogromne zainteresowanie opinii publicznej Polski międzywojennej, postać, która do dnia dzisiejszego wzbudza ogromne zainteresowanie kręgów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i oczywiście wzbudzać ma ogromne zainteresowanie tych, którzy pasjonują się historią XX wieku i oczywiście pasjonuje nas, którzy dobrnęliśmy wspólnie do końca dzisiejszego odcinka, za co Wam serdecznie dziękuję. I zachęcam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, zachęcam do tego, żebyście się dzielili wrażeniami, żebyście być może ku swojej łaskawości zostawili uniesiony kciuk w górę pod tym i pod poprzednimi, jak i następnymi filmami. Nade wszystko zachęcam Was do tego, byście wyglądali kolejnej premiery naszego cyklu Dawno Temu.